Bartłomiej Drągowski, Jakub Kiwior, Sebastian Szymański, Piotrek Zieliński czy Arkadiusz Milik. Co łączy tych pięciu piłkarzy? Każdy z nich miał okazję występować w Pucharze Tymbarku. Dziś pytamy zawodników i trenerów o to, co zrobić, żeby chłopcy i dziewczyny w przyszłości również miały okazję zagrać w biało-czerwonych barwach. Co musisz zrobić, żeby grać w przyszłości w Ekstraklasie, albo przynajmniej spełnić te marzenia o zostaniu zawodowym piłkarzem? Na pewno ciężko pracować i trzeba w to włożyć dużo robot. Dużo trenować, dużo motoryki, ciężko pracować, jakby nie być leniem, no i dużo ćwiczyć. Nie ma jednego przepisu na sukces, ale o czym dzieciaki muszą pamiętać, żeby mieć właśnie szansę kiedyś grać zawodowo w piłkę? Jasne, ja uważam, że najważniejsza jest ich głowa, ich takie zaangażowanie, ambicja i ta chęć przeskakiwania swojej strefy komfortu, bo chyba z tym mamy ostatnio największy problem wśród młodzieży. Muszą chcieć się zmęczyć, muszą powalczyć, muszą dać siebie jak najwięcej, czyli mentalność, ta siła mentalna dla mnie w tym momencie jest najważniejsza. Co muszą dzieciaki zrobić, żeby też właśnie jak Arek Milik, jak Piotrek Zieliński czy Sebastian Szymański zagrać w przyszłości w kadrze? Co Pana zdaniem jest kluczowym aspektem, co wyróżnia tych, którym się udało, od tych, którym się nie udało? Przede wszystkim chęć i charakter, bo wiemy o tym, że nie wszyscy mają talent, natomiast gro zawodników dzięki swojej ciężkiej pracy, dzięki temu takiemu zawziętości, chęci osiągają później naprawdę dobre wyniki i nawet grają na boiskach ekstraklasy, a jak ktoś ma talent i jeszcze do tego pracuje, no to później mamy reprezentantów Polski. Janek, czy chciałbyś w przyszłości zostać zawodowym piłkarzem? No, to jest takie moje marzenie. Chciałbym się zagrać, nie wiem, w Real Madrid, w Barcelonie, La Liga, wygrać jakiś tam puchar. Co Twoim zdaniem trzeba zrobić, żeby właśnie tym piłkarzem zostać w przyszłości? Co Twoim zdaniem jest takie najważniejsze, żeby mieć szansę grać w Ekstraklasie, w Realu Madryt, jak powiedziałeś? No, kondycja, obrona, no, mocniejsze strzały. Trzeba ciężko pracować i starać się robić to, co nam nie wychodzi. Chodzić na treningi, poprawiać wszystkie błędy, oczywiście dieta. Z Pańskiej perspektywy ważniejsze są wyniki w takim turnieju dziecięcym, czy jednak to, żeby wszyscy chłopcy zagrali, żeby się dobrze bawili? Jak to wygląda? No, dla mnie zdecydowanie najważniejsze jest gromadzenie doświadczeń, zdobywanie doświadczenia i tej pozytywnej energii tutaj z turnieju, a wynik jakby zawsze jest wypadkową tego wszystkiego. Co Pana zdaniem jest takim kluczem do sukcesu, jeżeli taki istnieje, żeby zostać zawodowym piłkarzem? Myślę, że pasja, determinacja, konsekwencja w tym, co się robi przede wszystkim. Kto był idolem Michała Pazdana w dzieciństwie? Ronaldo, El Fenomeno. Wzorowałem się na zawodniku reprezentacji Włoch, Fabio Cannavaro. Dzieciaki dzisiaj grają o to, żeby znaleźć się w Warszawie, żeby później zagrać na Stadionie Narodowym i w przyszłości grać może na tym Stadionie Narodowym regularnie. Co Pana zdaniem jest kluczowe, żeby tym dzieciakom się właśnie udało? Co odróżnia tych od tych, którzy zrobili karierę, od tych, którzy im się nie udało? Jakie są takie najważniejsze porady dla młodych piłkarzy Pana zdaniem? Na pewno pierwsze to jest mentalność, tak? I tutaj gdzieś do pewnego momentu wszyscy z tych zawodników gdzieś mają podobny poziom, ale w pewnym momencie jednak ta mentalność, ten charakter do treningu, nie zważanie na wszystkie przeciwności, tylko gdzieś cały czas staranie się być coraz lepszy. Ciężką pracą da się nadrobić pewne braki? Ja w ogóle uważam, że ciężka praca to w ogóle to jest jakby podstawa do wyjścia w ogóle do każdego ze sportów, w szczególności w piłce nożnej, gdzie tyle zawodników jest na jedno miejsce, także tutaj to jest jakby podstawa tak naprawdę do tego wszystkiego, a później to już kwestia tak naprawdę indywidualna każdego z zawodników. Co Pana zdaniem jest najważniejsze w tym turnieju? Co jest dla dzieciaków najważniejsze, co powinno być najważniejsze? Najważniejsze jest spotkanie. To, że mogą być częścią tego wielkiego turnieju, największego turnieju piłkarskiego w Europie. Oni to czują. Mogą spotkać też świetnych piłkarzy, trenerów, którzy odwiedzają tego dnia Wadowice, ale tak jak mówię, wygrywają wszyscy. Tak, 1100 dzieciaków, każdy z nich wyjedzie z Wadowic z pozytywną energią. Ile to już lat? Ile lat firma Tymbark wspiera właśnie Puchar Tymbarku, jest jego głównym sponsorem i organizatorem? Tymbark jest od 18 lat głównym generalnym sponsorem Pucharu Tymbarku, więc podchodzimy do wszystkich projektów CSR-owych długofalowo. Wrażenie robi nie tylko liczba uczestników, ale też ilu chłopaków, którzy właśnie zaczynali w Pucharze Tymbarku, dzisiaj grają w reprezentacji Polski, dzisiaj grają w Ekstraklasie. Generalnie możemy to tak podsumować, że już 50% tej reprezentacji zarówno żeńskiej, jak i męskiej, tej dorosłej, to są uczestnicy tego turnieju, którzy kiedyś w dzieciństwie grali w piłkę w Pucharze Tymbarku, a w tych młodszych kategoriach
to są dużo wyższe cyfry, bo to nawet już blisko 70-80% są to właśnie byli uczestnicy Pucharu Tym Bardziej.